bardzo serdecznie na moim kanale. Za oknem dzisiaj przywitała nas, no to znaczy nas, mnie. Piękna pogoda, słoneczko świeci, aż się wiecie, chcę coś robić i poszłam za ciosem i pomyślałam, że posprzątam sobie w sypialni, a tak dokładniej zrobię porządki w szafie z ciuchami. No i muszę powywalać troszkę kwiatków, bo już przekwitły. No taki wiecie, typowo porządkowy dzień. W międzyczasie coś tam będę musiała sobie upitrasić. Co to będzie jeszcze nie wiem, ale postaram się coś nagrać. Czy mi to wyjdzie? Zobaczymy, bo może być tak, że z czasem się nie wyrobię i jak to mówią, złapię coś w rękę na szybko. Zobaczymy. A więc zapraszam na tego vloga ze mną. Zobaczcie, jakie plagi egipskie mam. Na parapecie. Nie wiem, skąd te myszki się biorą. Z jakiej doniczki? Niby nie widać nic. Powymieniałam ziemię. Pół roku był spokój i z powrotem. Może któreś z was ma pomysł, co z tym faktem zrobić? A tu chciałam wam pokazać dwóch intruzów. I tak od kilku miesięcy, dobre pół roku jak nie lepiej, z rana podchodzą do mnie tutaj na taras i pukają tymi swoimi dziobami w szybę. To jest taki hałas, wygląda jakby, nie wiem, włamywacze byli. Nie wiem, co tu z nimi zrobić. Do sąsiada też przylatują i też tak się zachowują niegrzecznie. No natrętne, urwisy, natrętne. Zobaczcie, do pracy na popołudnie, a zachciało się układać w szafie. Powywalałam wszystko. Będę sprawdzać, które rzeczy dobre. A tutaj proszę bardzo, wszystko leży i czeka. Muszę niestety to wszystko poprzymierzać i sprawdzić, które rzeczy są dobre na mnie, a które za luźne, bo moja dieta przynosi rezultaty, przynosi, jestem bardzo zadowolona. No i część tych ciuchów jest za luźna. Wiecie, spodnie założysz, do tego jakiś pasek i jest ok, no ale gdzieś tam z tyłu pod dupcią wisi, no i to tak niefajnie wygląda. No jestem zadowolona z tych efektów, ale no trzeba coś z tym zrobić, bo zawalona cała szafa, a jak przyjdzie co do czego, to nie ma co na siebie włożyć. Chyba każda kobieta ma taki problem, że pełno ciuchów, a otwieramy drzwiczki od szafy, no i stoisz i patrzysz. No wolę mieć tą opcję, że za luźne ciuchy są, niż tą opcję, że za ciasne i trzeba dokupić nowe. Dobra, więc zabieram się za przymiarki. No tego już wam nie będę pokazywać, jak latam na gaciach po pokoju. Mam nadzieję, że się zmniejszy tylko objętościowo w szafie. Taki pretekst, żeby kupić coś nowego. Dobra, uporałam się w końcu z tym bałaganem. Wiecie co, już tyle co ja dzisiaj tych spodni poprzymierzałam i ciuchów, to chyba przez cały rok, że tak powiem, w sklepach nigdy nie poprzymierzałam. Jestem wykończona. Tak się prezentuje teraz stan obecny moich spodni, czyli tak, to jest kupeczka jeansów i spodni, które są na mnie dobre, te również, ale te są ze streczem, to wiecie, były szanse, że miesiąc temu też je jakoś tam wcisnęłam, no ale to nie był taki, wiecie, efekt, jakbym chciała, no ale od biedy, gdyby trzeba było gdzieś wyjść, no to było co założyć. Z tyłu tam są spodnie, które jeszcze są za ciasne.
Te spodenki to są takie, wiecie, założę, ale bez siadania, żeby czasem guzik komuś oka nie wybił. Takie ryzykowne. I tutaj jest ostatnia kupeczka. Mam jeszcze trzy pary w praniu, które są za luźne. I z tego powodu się bardzo cieszę i się z nimi mam zamiar rozstać. Nie będę ich zostawiać tak jak te za ciasne, z nadzieją, że prędzej czy później kiedyś tam schudnę. Z tymi spodniami żegnamy się definitywnie i mówimy im nie. W szafie też zrobiłam naprawdę kipisz. Dosłownie połowę, jak nie lepiej, powywalałam. Stwierdziłam, że chcę coś nowego. A co za tym idzie, będzie okazja do buszowania po sklepach i kupowania czegoś nowego. A bardzo my, kobietki, to lubimy. No, która się ze mną nie zgodzi, proszę. To jest chyba najprzyjemniejsza część, kiedy można coś sobie nowego kupić. Tylko naturalnie jest problem, czy coś fajnego znajdziemy. A więc, jak widzieliście, ogarnęłam ten mój mały Armagedon. Zaraz zbieram się do pracy. Piękna pogoda. Dzisiaj nie mam podwózki, więc muszę się wybrać pieszo. Lubię popołudniówki, bo jakoś tak, nie wiem, i wyspać się można, jakoś mam więcej werwy, żeby cokolwiek w domu zrobić, niż jak pracuję na rano. Wiecie, dla takich śpiochów jak ja, którzy lubią troszkę pospać, to te wstawanie rano to tak nie za bardzo. Dobra, nie będę przedłużać. Widzimy się później. Zabiorę Was ze sobą do pracy. O proszę, dawno tędy nie spacerowałam, a tu takie rozkopy. No, dzieje się, coś tu się dzieje. O, teraz jak widać, jak słoneczko ładnie świeci. Się zieleni. Boże, oby tylko już nie wróciła zima tak naprawdę. Żeby już nie było śniegu. Zobaczcie, aż się chce iść. No niekoniecznie do pracy, ale z dwojga złego może być i to. A tam w oddali właśnie, może Wam przybliżę, jest moja klinika, w której pracuję. Dobra, zmniejszę, nie chcę na nią jeszcze patrzeć. Tam w oddali możecie zobaczyć, że będę szła cały czas pod górkę. I tam do mojej kliniki też jest cały czas pod górkę. No, w dół się idzie lepiej. No ale jak to mówią, życie. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Okej, ostatnia prosta. Chciałoby się powiedzieć, ale ciągle pod górę. A tutaj między drzewami będzie dobrze widać moja wioseczka. Dotarłam na miejsce, to znaczy dotrę zaraz. Zsapałam się. Dobra, ja już się przebrałam. Moje śmieszne kubuciaczki, bo żebym się przewróciła jeszcze. Tylko jeszcze teraz, jak to mówimy w pracy, stringi na twarz i można się zbierać. Halo. No i niestety w takich maseczkach trzeba pracować. Wyprasowane. Tak to się prezentuje, jakby psu z gardła wyjęte. No ale życie. Ważne, że czyste, nie? Dobra. Na miejscu. Moje kochanie, chwilę wydaje.
Halo. Jedziemy dalej. Jak na razie spokój. 2 godziny minęły. Oby tak było dalej. Zobaczcie, w jakich przebraniach dzisiaj pracujemy. Tak, żeby było pacjentom milej. Zapomniałam wcześniej, że to dzisiaj. I tak na wesoło dzisiaj. Kupa wariatów, nie? No ale co to? Raz się żyje, karnawa moja. Okej, moi kochani. Fajabend, czas do domu. Łóżeczko czeka. Wołam je. Gdzie jesteś? Gdzie?